Ja bym poprosił, żeby już wszyscy z korytarza weszli na salę. Prosiłbym też o wygaszenie światła, jeśli można. Witamy Państwa serdecznie na kolejnej naszej konferencji WAK, czyli Współczesna Architektura Krajobrazu. Jest to 8. edycja, z której się bardzo cieszymy. Nazywam się Wojciech Januszczyk. Urszula Forczyk-Brataniec. Część z Państwa pewnie nas już zna, bo prowadzimy tę konferencję już kilka dobrych lat. Bardzo się cieszymy, że Państwo tak licznie przybyli na naszą konferencję po raz kolejny. Nasza konferencja dzisiaj będzie dotyczyła drzew w przestrzeni miasta. Ta konferencja nie odbyłaby się, gdyby nie nasi sponsorzy, których tutaj Państwo mają wymienionych. Także zapraszam również do zapoznania się z produktami, które przedstawiają nasi sponsorzy. Bardzo dziękujemy firmie Lorberg, która jest reprezentowana przez naszego przyjaciela, można powiedzieć. Mamy też innych sponsorów. Proszę Państwa, na samym początku chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Taką małą, można powiedzieć, anegdotę. Kilka dni temu jechałem na odbiór prac, można powiedzieć, rozpoczęcia budowy jednej z inwestycji w ciągu drogowym. Jechałem dla oszczędności samochodem razem z inspektorami, drogowcami i budowlańcami. Przejeżdżaliśmy między Lublinem a Chrubieszowem i przy drodze leżały pościnane duże drzewa. Zaczęliśmy rozmawiać między sobą na temat wycinki tych dużych drzew i okazało się, że zarówno inspektor budowlany, jak i inspektor drogowy bardzo szczerze, bez zaczepiania się, bez jakiegoś takiego pieniactwa, powiedzieli do mnie, że drzewa przy drogach powinny zostać wycięte wszędzie, a dalej idąc, drzewa na osiedlach powinny zostać wycięte wszędzie. Tam powinny powstać na osiedlach parkingi, bo drzewa powinny się znajdować w dwóch miejscach. W parkach i w lasach. I w momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że te dwie osoby, inspektor drogowiec, inspektor budowlaniec, tak myślą i myślą na poważnie, doszedłem do wniosku, że ta konferencja nie jest dla Państwa. Ta konferencja nie jest dla Państwa. Ta konferencja jest dla tego inspektora budowlanego i ta konferencja jest dla tego inspektora drogowego. I teraz, proszę Państwa, taki gorący apel z mojej strony. My tutaj musimy być bardzo szybko nośnikami, przekazicielami wiedzy do tych inspektorów, do inspektorów budowlanych, do inspektorów drogowych. Musimy im szybko przekazać tą wiedzę, tą, którą Państwo usłyszą dzisiaj od naszych specjalistów. I takie mam przesłanie, jeśli chodzi o dzisiejszą konferencję. Dziękuję i zapraszam Ulę, przekazuję głos Uli. Proszę Państwa, przypadł mi zaszczyt powitania naszych gości. W związku z tym witam serdecznie naszych prelegentów. Dziękuję bardzo za przybycie i chęć podzielenia się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami. Witam serdecznie przedstawicieli uczelni i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, którzy będą tutaj z nami przez cały czas. Mam nadzieję, że też podczas panelu dyskusyjnego. Witam słuchaczy, witam studentów, którzy są szczególnie mile widziani na naszych konferencjach. Witam sponsorów oraz wszystkich uczestników panelu dyskusyjnego, razem oczywiście z jego moderatorem, za co bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, na początek chciałam jeszcze wrócić na chwileczkę do przeszłości, ponieważ akurat rok temu spotkaliśmy się tutaj na Auli Kryształowej i mieliśmy uroczyste otwarcie naszej wystawy Architektura Krajobrazu w krajach Europy Wyszehradzkiej. Ta wystawa była wykonana, sporządzona przy udziale bratnich stowarzyszeń z Węgier, ze Słowacji, z Czech i objechała pół Europy, można powiedzieć. Były uroczyste otwarcia. Rozpoczęło się oczywiście w Warszawie, gdzie wszyscy przedstawiciele
mogli obejrzeć 10 reprezentatywnych prac naszego kraju. I tutaj Państwo możecie zobaczyć te 10 wybranych realizacji, które zostały zrealizowane w ostatnich 5 latach. Następnie przeniosła się wystawa do Pragi. Tam również było uroczyste otwarcie poprzedzone panelem dyskusyjnym na temat przestrzeni publicznych w Czechach. Odbyła się też wycieczka tematyczna oraz uroczyste otwarcie wystawy w centrum Pragi w galerii Josefa Fragnera. I tutaj Państwo możecie w krótkim takim przedstawieniu zobaczyć 10 wybranych prac z Czech, które były prezentowane na wystawie. Następnie wystawa przeniosła się na Słowację. Tam rozpoczął ją panel dyskusyjny dotyczący architektury krajobrazu w krajach Europy Środkowej. Potem wystawa była eksponowana w przestrzeni wystawienniczej Starej Synagogi. I również widzimy teraz projekty reprezentatywne ze Słowacji. I ostatnim miejscem, gdzie wystawa była oficjalnie prezentowana w tym cyklu, był Budapeszt. Tam również odbyło się to bardzo uroczyście, z wielkim zaangażowaniem lokalnego stowarzyszenia. Odbyła się wcześniej konferencja na temat zrównoważonego projektowania architektury krajobrazu. Była planowana wycieczka wzdłuż przestrzeni publicznych zlokalizowanych przy Dunaju, ale akurat Dunaj wylał, wszystko zalał, więc oglądaliśmy Budapeszt, który nie znajdował się akurat pod wodą. I tutaj Państwo też możecie zobaczyć prezentowane projekty. Wszystkie informacje są oczywiście prezentowane na stronie internetowej, można sobie ściągnąć katalog, można to zobaczyć. I co więcej, wystawa dalej podróżuje. Oczywiście była prezentowana w Berlinie na generalnym spotkaniu IFLI i teraz wciąż są zgłaszane miejsca chętne społeczności, które chcą tą wystawę prezentować. Także taki króciutka dygresja na a propos ostatniego roku i ostatniego wydarzenia. I teraz wracamy do naszego tematu, który też wiąże się przecież z przestrzenią publiczną, wiąże się z drzewami w przestrzeni miejskiej. Oczywiście temat nie jest nowy, ale trzeba pamiętać o tym, że drzewo nie towarzyszyło miastu od początku. Co więcej, miasta na początku były drzew pozbawione, były przeciwieństwem dzikiej natury znajdującej się na zewnątrz. W miarę rozwoju i rozprzestrzeniania miast drzewo przybierało coraz ważniejszą rolę, a co więcej, obecnie ta rola już na tyle osiągnęła taki poziom, że właściwie drzewo wyznacza standard przestrzeni miejskiej. Dziś wszyscy kochają drzewa, ale jak to z miłością bywa, czasem bywa rozsądna, czasem naiwna i ślepa. I o tym, mam nadzieję, dzisiaj będziemy dyskutować. Drzewa budzą wielkie emocje, wielkie zaangażowanie, ale z drugiej strony są coraz częściej pozbawiane odpowiedniej opieki i liczba drzew w miastach niestety maleje. Tegoroczną konferencję otworzy wykład pana profesora Murasa. Jest to kierownik kierunku architektura krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, a także członek Rady Programowej do Spraw Zieleni, ciała doradczego prezydenta miasta Krakowa. Jest również hodowcą z prawami autorskimi odmian kalmi, stewarcji i różanecznika. Serdecznie zapraszam do przedstawienia referatu Jakość materiału szkółkarskiego, a rokowania na przyszłość. Dzień dobry Państwu. Malutkie sprostowanie.
kadencja kierownika się też kiedyś kończy. Nie jestem już kierownikiem architektury krajobrazu. Jestem w Radzie Kierunku, ale kierownikiem już nie jestem. To tylko tak dla sprostowania, żebyśmy byli tutaj w stosunku do młodych bardzo poprawni. Szanowni Państwo, miałem pewien problem z objęciem treści tego wykładu, bo jest to bardzo szerokie pojęcie jakość materiału szkółkarskiego. Stąd też na samym początku musiałem przyjąć jakieś takie zawężenie i skupić się na czym, żeby móc prześledzić te zależności pomiędzy jakością materiału, a ewentualnie jego przyjęciem się i osiągnięciem okazałych rozmiarów i osiągnięciem tego, co mieliśmy w planie, w założeniu, prawda, wartości dekoracyjnej i biologicznej. Dlatego też postanowiłem się skupić na pewnym fragmencie i wydaje mi się, że takie najbardziej sensowne byłoby sprowadzenie to do takiego wycinka, który jest nam najbliższy, z którym się na co dzień spotykamy, czyli po prostu z drzewami alejowymi, drzewami miejskimi, parkowymi, ale typowymi drzewami alejowymi o takich właśnie parametrach. Dwie minutki, dwie sekundy skupienia się na tym obrazku. Nie dlatego, że mi się chciał pochwalić, że udało mi się kiedyś przekonać władze naszej uczelni do zmiany wizerunku tego miejsca i że jest to mój projekt, ale żeby Państwu pokazać to, co jest w pewnym sensie myślą przewodnią tego wykładu. Mianowicie, że tutaj mamy trzy w jednym. Po pierwsze, wartość szkółkarska, jakość tego materiału, bardzo dobrej jakości głogi. Po drugie, doskonały sposób przygotowania, a pamiętajcie Państwo, że jest to podwórze miejskie. Wiemy dokładnie, jak wygląda stanowisko w takich miejscach zwykle, jeżeli tam się przymierzamy do założenia terenów zieleni. I po trzecie, pielęgnacja, czyli te trzy czynniki, wartość materiału, przygotowanie i samoposadzenie i pielęgnacja, to jest po prostu, to są trzy podstawowe warunki sukcesu. Chciałbym też zwrócić uwagę jeszcze na ten miłorząb, który tam w tyle jest widoczny, bo on nam będzie potrzebny do pewnych rozważań. Głogi, hortensje poniżej, to był materiał polski. Ten miłorząb przyjechał z Holandii. Każdy wykład, w tym wykład pretendujący do akademickiego, powinien mieć Państwa jakąś myśl przewodnią, jakieś założenie, jakąś tezę. Moja teza opiera się na tym wykresie. Szanownych studentów i doktorantów, bardzo proszę, jeżeli będą cytować ten wykres, to niech tam dopiszą, że to są szacunkowe dane wykładowcy. Nie są to dane zebrane na podstawie statystycznie obrabianego materiału dokumentacyjnego. To są moje szacunki i na tym bym się chciał skupić. Ta czarna plama, ten czarny kawałek tego tortu, proszę Państwa, to jest zasadniczy ciężar i chciałbym udowodnić tezę, że najważniejszy, jeżeli chodzi o przyszłość, o przyjęcie się i rozwój materiału, rozwój rośliny, zwłaszcza w terenach miejskich, to jest jej system korzeniowy. Oczywiście jeszcze tam, gdzie jest to zielone przekreślenie, bardzo istotny jest jeszcze czynnik glebowy, czynnik środowiska, stanowiska, ale o tym mówić nie będę, to nie jest temat mojego wykładu, stąd też przekreślam ten fragment, zostawiam go moim następcom, którzy na pewno dzisiaj na ten temat będą coś mówili. Więc założenie jest proste. Chcę udowodnić, że to jakość systemu korzeniowego ma największy wpływ na przyjęcie się. Oczywiście trzeba jakiś model opracować, na którym możemy zaczepić oko i od którego możemy rozpocząć naszą dyskusję. Po lewej przepiękna 150-letnia lipa w rejonie Pszczyny, która jest pewnym natchnieniem zarówno dla architekta krajobrazu, jak i dla szkółkarza. A po prawej stronie, w tym moim troszkę nieporadnym takim rysuneczku, ująłem to, co jest najistotniejsze dla osoby zajmującej się projektowaniem terenów zieleni, która definiuje, jaki materiał szkółkarski szuka. Definiujemy zwykle wysokość drzewa, definiujemy wielkość korony, jej wysokość, szerokość. Bardzo dokładnie przyglądamy się dzisiaj pniom, szczególnie wysokości. Określamy ich obwód P, mierzony bądź to na wysokości 1,30 m w pierśnicy, albo na wysokości, części szkółkarzy mierzą na wysokości 1,10 m. No i oczywiście system korzeniowy. Ten system korzeniowy, w zależności od tego, jeżeli to jest pojemnikowa uprawa, kontenerowa, to podaje się zwykle objętość, czyli na przykład C20, wiadomo, że żądamy rośliny w pojemniku 20. W innym przypadku, jeżeli to jest balot, dość często podaje się średnicę balotu.
I na tym chciałbym, proszę Państwa, bazować, bo będziemy śledzić te poszczególne elementy i patrzeć, jaki one wpływ mają na tą roślinę gdzieś tam w przestrzeni funkcjonującą. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie, przynajmniej takie jest moje wyobrażenie, większość szkółkarzy, których znam i którzy zajmują się produkcją materiału szkółkarskiego, to są ludzie, którzy mają bardzo wysoką, bardzo dobrze ugruntowaną wiedzę z zakresu morfologii roślin, troszkę fizjologii, nawożenia, ochrony, ale są też to ludzie, którzy mają dużą wrażliwość i bardzo często praktykując, tworząc, produkując drzewo, formując je, sięgają po wzorce, które funkcjonują gdzieś tam w przestrzeni. Po te dojrzałe formy, jakie przybierają gatunki i ich odmiany. A w tej chwili, proszę Państwa, produkcji szkółkarskie mamy parę set gatunków i paręnaście, skromnie licząc, do paru dziesięciu tysięcy odmian. To wszystko powoduje, że jednak szkółkarz powinien mieć pewną wiedzę, powinien mieć pewną empatię, powinien umieć podglądać przyrodę, no bo jak wiemy, proszę Państwa, podglądanie przyrody jest jedynym podglądaniem, który nie jest podglądaniem. Przejdziemy do przykładów pozytywnych i od nich zaczniemy nasze rozważania. Prawa strona, Ostrów Tumski. Po słynnej powodzi zniknęły stamtąd, może ktoś jeszcze pamięta, były piękne głogi Lawalego. No, w tej chwili już ich tam nie ma, udzielono zgody, konserwator zmieniono na klony. I bardzo dobrze, te klony doskonale się tam wpisują, ale ja nie chcę o walorach estetycznych mówić, chcę powiedzieć o parametrach technicznych tych drzew. Możemy śmiało założyć, że był to materiał bardzo dobrej jakości. Korony są bardzo regularne, pnie proste, korony są symetryczne, jest to typowa forma bezprzewodnikowa, więc wymagająca pewnej umiejętności prowadzenia. Początkowo jest kulista, ale potem jest to forma kuli, która się spłaszcza i zaczyna obniżać swoje dolne konary, obniżając też skrajnie. Stąd też w przypadku zamówień materiału szkółkarskiego, zwłaszcza na wąskie przestrzenie ulic, powinno się przyjmować nie tą najniższą zalecaną przez wytyczne, czyli szczepienie na wysokości 1,80 m, ale powinno się, proszę Państwa, powinno się, przepraszam, o coś, chciałbym skorzystać z laserowego, nie, może się posłużę myszką. Mam myśl, już, dziękuję, już. Będzie, proszę Państwa, mi prościej. Proszę popatrzeć, chodzi mi o to obniżanie się przestrzeni korony. Mianowicie założenie 1,80 m przy szczepieniu jest tutaj w warunkach miejskich zdecydowanie za niskie. Normy mówią 180 do 220. W przypadku drzew miejskich powinny to być przynajmniej 2 metry, a nawet więcej. Te dwie dziewczyny to nasze były studentki bardzo wysokie, a mimo to się pod tym spokojnie jeszcze mieszczą. Czyli proszę Państwa, ten materiał na pewno był dobrej jakości. Prawda? I to jest gwarancja na jego później wygląd taki, jaki jest. Lewa strona, przenosimy się do Czech. O takim drzewie Czesi mówią wiborny stromik. Fantastycznej jakości grab. Jest to grab o koronie bardzo charakterystycznej, przewodnikowej, chociaż wygląda w pewnym sensie na bezprzewodnikową. Ale wiele przewodników, ale można z tego materiału szlachetnego wyprowadzać drzewo, czego nie można w postaci kulistej zrobić. Przyglądnijmy się jeszcze, bawiąc się w inspektorów nadzoru, jak wygląda miejsce szczepienia. Nie ma żadnych deformacji, prosty, tak zwany niski pień, doskonała jakość, piękna zielona forma, żadnego posuszu, gdzieś około 3 lata po posadzeniu, czyli musiał to być materiał na pewno wysokiej jakości. To tylko rzućmy okiem, żeby popatrzeć, jak szkółkarze się starają. I tu bardzo dobry przykład szczepienia na przystawkę chip budding. W tym miejscu zostało założone szlachetne oczko. To będzie zlikwidowane. Już widzimy, że materiał jest bardzo wysokiej jakości, prawidłowo mocowany pień. To jest już gwarancja w szkółce, że będziemy mieli do czynienia z materiałem dobrym. Następny krok. Znowu drzewa o klasycznej architektonicznej koronie. Robinia, umbra culifera. Typowa, znowu, bezprzewodnikowa korona, ale o zupełnie innym typie wzrostu. Przede wszystkim dosyć gęste, drobne gałęzie, ale istotne jest tutaj
ta spodnia część. Szczepienie było tu gdzieś w tym miejscu, prawda? Ale w przeciwieństwie do klonu, który koronę opuszcza tutaj, robinia podnosi. Czyli w tym momencie spokojnie możemy założyć, że dla celów miejskich możemy przyjąć wysokość szczepienia na 1,80 m, bo ta korona i tak się podniesie do góry, nie będzie sprawiała problemów. Niby te same korony, prawda, a zupełnie możemy inaczej traktować normę. I po prawej stronie coś, co już jest bardziej dziełem sztuki, mianowicie ten platan charakterystycznie formowany. Tutaj jeszcze widać resztki gałęzi, które były formowane przy konstrukcji. Przy konstrukcji zwykle jakiejś kraty bambusowej. Jest to pełnia wegetacji, więc troszkę ta korona jest bujna. I to jest oczywiście już miejsce, już tu, gdzie one rosną już przez parę lat. Ale mogę Państwa zapewnić, że jechałem tam przedwczoraj koło tego drzewa i widziałem, że pięknie, regularnie zostało to przycięte z góry, tak jak zgodnie ze sztuką, jak powinno to być zrobione. Te formy są bardzo eleganckie, prawda? To nie są tanie drzewa w przestrzeni miejskiej, dobrze uformowane pnie, które lekko wirują. Nie można się przyczepić, materiał na pewno wysokiej jakości, z tym, że pewne zastrzeżenie. W warunkach, zwłaszcza Polski południowej, ta korona może być bardzo niebezpieczna zimą. Trzeba pamiętać o okiści, że ilość śniegu, gwałtowny opad 10 cm mokrego śniegu na takiej koronie potrafi taką koronę, proszę Państwa, wywrócić tak jak wiatr parasol. Przewróci ją po prostu i te korony są wzmacniane konstrukcjami w okresie zimy. No więc tu w tym momencie konserwator obiektu, prawda, musi to mieć na uwadze. No i wreszcie jeden przykład bardzo pozytywny. Gdy będziecie Państwo w Przemyślu, przejdźcie się na bulwary przemyskie i zobaczcie, jak władze miejskie ślicznie rozwiązały problem. Mianowicie na długości bardzo kilkudziesięciu, kilkuset metrów monolityczne nasadzenie wiązu Camperdowni. Żadnej mieszanki firmowej, na całej długości pięknej jakości wiąz. Proste pnie, wspaniale prowadzone korony. Owszem, można się zastanawiać, czy w przyszłości nie będzie problemu od strony ulicy, no ale od tego są sekatory, prawda? Ale drzewo jest doskonałej jakości, doskonale się wpisuje pejzaż. Państwa, bulwary nad Sanem, na górze całe miasto. Fantastycznie to wygląda. Rzadki przykład monolitycznego nasadzenia, które daje wspaniałe efekty. Po lewej stronie, proszę Państwa, zauważcie, nie ma ani miejsca, ani rośliny, co to jest. Wolę się nie przyznawać, co to jest. Mijam to codziennie, proszę Państwa. Jest to po prostu klasyczny przykład podręcznikowego, totalnego lekceważenia jakości, jeżeli chodzi o przestrzeń miejską. Takie rośliny nie powinny w ogóle oglądać miasta. Mogę tylko powiedzieć, że to tu jeszcze żyje na górze, natomiast ten wierzchołek jest już całkowicie martwy. Na takim drzewie, no, nawet biedny kotek się nie poślizga. Przykład bardzo pozytywny. Korzystamy z doświadczeń szkółkarzy niemieckich, Bundeutsche Baumschule, jego materiały instruktażowe. Po lewej stronie fantastycznie rozbudowana korona lipy, tilia intermedia. Możemy podejrzewać, że jest to palida. W każdym razie zwróćcie Państwo, regularne rozłożenie tych elementów. Piętrowa pięknie budowa. Stosunkowo szeroko rozciągnięte pachwinowe kąty. Korona, która gwarantuje prawidłowy rozwój, spróbujcie ją sobie wpisać w tą koronę, którą na początku tej lipy widzieliśmy. To jest dzieło sztuki. No i żeby nie było, to też jest przykład niemieckiego produktu w materiałach Związku Szkółkarzy Zachodnio-Niemieckich, więc popatrzmy, co oni pokazują, co u siebie też mogą znaleźć jako negatywny przykład, prawda? No ta lipa, nad tym można nią tylko zapłakać. Wychodzenie praktycznie wszystkich konarów z jednego miejsca, bardzo małe kąty, które nie gwarantują rozwoju, a prawdopodobnie wcześniej czy później nastąpi rozłamanie w tej pachwinie, więc taki materiał nie powinien wychodzić ze szkółek w przestrzeń miejską. To zdjęcie zrobiłem 2 tygodnie temu. Próbowałem kiedyś nakłonić księdza proboszcza, ale ksiądz proboszcz jest oporny na współpracę z dendrologami, a już naukowcami to w ogóle. Prawda?
ponieważ ksiądz proboszcz wyciął 200-letnią lipę i dostał nakaz od konserwatora, że jednak musi kompensacyjne nasadzenie zrobić, więc posadził lipę. Próbowałem mu zaproponować materiał dobrej jakości, pewny, rozmnożony z tej lipy, która tam rosła. Nie był zainteresowany, przyjechała lipa z Warszawy, została posadzona. No i proszę Państwa, znowu mamy 3 w 1, tylko 3 negatywy. Popatrzmy na tą lipę tak dokładnie okiem osoby odbierającą, prawda, inwestycje. Po pierwsze, można przyjąć, że ta lipa w pierwszej szkółce, podejrzewam, że przyjechała z Europy Zachodniej, jest dobrze rozwiązana konstrukcja. Mianowicie piętra są pięknie rozstawione i te zasadnicze konary mają dobre kąty pachwinowe. Potem została posadzona w Polsce i całą robotę diabli wzięli. Popatrzcie na tą koronę, co się z nią stało. Dopuszczono do wyrastania do środka korony, zdeformowała się cała korona. Po posadzeniu na miejsce stałe mamy takie efekty, jakie mamy. Konkurencyjne wierzchołki, a jak się dobrze przyjrzymy temu pędowi przyjętemu jako przewodnik, to zauważymy, że on od 2 lat jest martwy. Czyli coś się przydarzyło. To jest to, do czego dążę. Tam jest ta teza ukryta moja. Konkurencyjne zaczynają rosnąć, ale przyrosty są parocentymetrowe. Fatalna sytuacja. Popatrzmy, co zrobiono przy pniu. Ponieważ tu był piękny pień, który niestety wychodził w kierunku kościoła, więc już ktoś, myśląc, chcąc uniknąć w przyszłości problemu, wyciął ten pień. Tylko jak go wyciął? Znaczy ten konar. Proszę popatrzeć, zamiast go przyciąć pięknie na obrączkę, zostawił czopek na 5 cm. Co będzie po 20 latach z taką lipą? Ano będzie, ona i za 5 lat będzie miała tę dziurę i nic się tam nie da zrobić, za 20 lat będzie piękna dziupla. I proszę Państwa, nic w przyrodzie się nie dzieje złego. Po lewej stronie jest to Pogórze Wielickie, jest piękny rezerwat buka. Na wieży kościelnej mieszkają sowy, puszczyki i wiele nietoperzy. Za 20 lat w tej dziupli będą sobie spały gacki. Nic się złego nie dzieje. I popatrzmy jeszcze jedno, mianowicie pielęgnacja. Proszę Państwa, takich rzeczy nie powinniśmy oglądać. Z pieniędzy europejskich oczywiście robiony remont kościoła i materiał budowlany przez 2 lata leży na systemie korzeniowym. Zobaczymy, jak będzie wyglądała podstawa pnia po tych 2 latach, jak ściągniemy ten piasek. A dlaczego system korzeniowy porządnie nie rośnie i nie pompuje tu wody? No bo jest przyduszony, nie ma dostępu tlenu. I pozytywny przykład znowu materiały instruktazowe Związku Szkółkarzy Niemieckich. Tak powinien wyglądać plac budowy. Drzewa leżą regularnie, równolegnie położone, korony położone są w cieniu, korony są spięte, nie plączą się, nie trzaskają gałęzie, jak się je podnosi, są zacienione, baloty są przykryte włókniną podwójną, są zraszane, to czeka na posadzenie. Możemy być pewni, że ten materiał dożyje w kondycji do posadzenia. A teraz proszę Państwa, poproszę o powrót do tego miłożębu, któregośmy na początku oglądali. Otóż ten miłożąb przyjechał wtedy z Holandii. No, z Holandii do Krakowa to jest daleko, prawda? Przełożono go parę razy z jednej platformy na drugą, pociągnięto go po burcie parę razy, poskakał sobie, jak jechał ze szkółki na aleję Mickiewicza. Jak poskakał, proszę Państwa, to nastąpiło odbicie drewna od łyka. I w następnym roku, bo to się nigdy nie dzieje w roku inwestycji, tylko pęknięcia pnia następują dopiero w drugim, tak samo jak uszkodzenia mrozowe, dopiero w drugim roku wegetacji następuje pęknięcie pnia, odspojenie się i pojawia się martwica. No ale szybkośmy się spostrzegli. W 1999 roku był posadzony, w 2007, jak Państwo widzicie, na skutek stałej konserwacji tego pnia nastąpiło całkiem piękne zaleczenie, a tu mamy zdjęcie z 2012 roku, tu jest 2 złote dla odrzucenia, porównania. Proszę popatrzeć, przez te 5 lat udało mi się ten występ, który tutaj jest, on się tu mieści. To zniknęło całkowicie. Jeszcze 2 lata i rana zostanie zaleczona.
To jest taki kamień do ogródka niektórych arborystów, którzy twierdzą, że drewno obnażone nie powinno być niczym konserwowane, bo ono tam wystarczająco ma moc, żeby się zarosło. No, można podyskutować, nie jest to temat, nie o arborystyce dzisiaj rozmawiamy. W każdym razie chcę pokazać, jakie są następstwa niewłaściwego transportu roślin, prawda? To się często widzi. Jadą rośliny do sadzenia i skaczą po tych burtach te pnie. No, efekt jest wiadomy. Ten materiał, proszę Państwa, nie skakał, a też tak wygląda. To jest następna sprawa, którą się spotykamy coraz to częściej. Materiał był wysokiej jakości, z porządnej szkółki. Inwestor też porządny, dwuhektarowy ogród z dużym poczuciem w stosunku do tych roślin i doglądający wszystko, no, że się fachowcy tam zmieniają jak rękawiczki, no to trudno, jak nie sprostają wymogom właściciela. W każdym razie chcę Państwa pokazać, to jest wiąz, a to jest klon. To jest efekt pęknięcia od strony południowej. Materiał, powtarzam, był całkiem niezłej jakości. Ale tu jest znowu sprawa do dyskusji, ale to się będzie coraz to bardziej potęgowało. Mianowicie w podręcznikach sprzed 20-30 lat znajdziecie Państwo taką uwagę, że badania naukowe nie wykazały zalet bandażowania pni po posadzeniu. Ani w lewo, ani w prawo. Ja bym na ten temat podyskutował. To były badania sprzed 20-30 lat. Natomiast ostatnie 10 lat mamy tak gwałtowne zmiany klimatu i okresy suszy i insolacji letniej są tak intensywne, że świeżo posadzone drzewo o słabym systemie korzeniowym, nie jeszcze zregenerowanym, nie jest w stanie pompować przez ten pień odpowiedniej ilości wody i od części południowej następuje pękanie tkanek. Nie jest to problem tylko nasz. Proszę popatrzeć. To jest Japonia, Alpy Japońskie, Matsumoto. To jest taka równoległa dolina do doliny Nagano. Japonia, bardzo wysoko, olbrzymi opad, prawda? I proszę popatrzeć, od strony południowej czaśnięcie na całej długości. To jest też pęknięcie od przegrzania, a jesteśmy w Japonii. Ale proszę Państwa, w Japonii, jak widziałem, to większość dużych drzew po posadzeniu jest dzisiaj bandażowana jasnymi materiałami. Albo papier specjalny, albo jakieś inne tkaniny owijane aż po samą koronę. Z tym się będziemy spotykać i powinniśmy do tego podejść bardzo ostrożnie. Oczywiście wiele rzeczy możemy ratować poprzez cięcie i cięcie w ogóle nawet. W miejskim mieliśmy tam przykład tego platanu, tu mamy przykład w Japonii cięcia miłożębu w sierpniu. Jeżeli to jest robione umiejętnie, te rośliny wyglądają sztucznie, ale rosną zdrowo. I następny przykład. Brniemy ciągle w tą jakość materiału i dochodzimy do, już mieliśmy jakość materiału, części nadziemnej, mieliśmy transport, mieliśmy przegrzewanie się materiału, a teraz kwestia głębokości sadzenia. Krótko i zwięźle. Posadzono piękne lipy, proszę popatrzeć, 8 cm, czyli 24 obwodu, ale jak posadzono? Tu jest miejsce okulizacji. Zasada jest jasna. To w wszystkich podręcznikach jest pięknie określone. Materiał powinien być posadzony tak, aby głębokość gruntu zrównała się z tym poziomem, w którym drzewo rosło w szkółce. Nagminnie u nas sadzi się rośliny za głęboko. To generuje problemy różne, generuje duszenie korzeniami wyrastającymi w tej części przybyszowymi, generuje także zbyt głębokie posadzenie i uduszenie od nadmiaru wody i braku tlenu. Nie mówiąc już o tym, jak rozmiękcza się tutaj i biologicznie zaczyna być atakowana ta część, która została zasypana. Jeszcze często to ściółkujemy, no i wtedy problem jest taki, jaki jest. Pozytywny przykład, tak będziemy mieszać te negatywne z pozytywnymi. Kilkanaście lat temu pszczyna zainwestowała na ryneczku w piękny materiał platanowy. Posadzono platany. Zauważcie Państwo, jak to zrobiono sensownie. Obsadzono jednorocznymi roślinami,
podlewano je, czyli wchłanianie wody idealne, od razu zabezpieczono pnie, początkowe 2 lata pozwolono im się rozrosnąć, cięcie było minimalne, a potem zaczęto radykalnie ciąć, bo to jest niewielka przestrzeń uliczna i trzeba było jakąś metodę przyjąć, prawda? Zaczęto regularnie ciąć, robiono to fachowo, zauważcie, że zwiększono rozstawy tych osłon. No i proszę Państwa, to zdjęcie zrobiłem w ubiegłym roku. Po tych kilkunastu latach macie Państwo bardzo pozytywny przykład. Tak to powinno wyglądać. I nieważne, jaka to jest część kraju, prawda? Tu mamy Górny Śląsk, tam mieliśmy Przemyśl. To jest nieistotne. Ważne, jakie jest podejście do sprawy. Zauważcie, te platany już nie mają żadnych osłon, no bo nie ma potrzeby. Kora już jest gruba, pień jest potężny, on już nie cierpi. A ludzie się przyzwyczaili, że tam było i zaczyna się to całkiem inaczej wpisywać w tą tkankę miasta. A jaki jest urok? To jest pytanie teraz, prawda, czy sadzimy te drzewa, czy wycinamy w tym mieście. Proszę Państwa, no zróbcie sobie taki oczo Photoshop, wytnijcie te drzewa i zobaczycie to, co zobaczycie. Prawda? Uprawa szkółkarska idzie 2 drogami. Uprawa pojemnikowa i uprawa gruntowa. To są 2 odmienne strategie w tworzeniu i w obróbce systemu korzeniowego. I z tego trzeba sobie zdawać sprawę. To jest jedno z najważniejszych rzeczy przy późniejszym sadzeniu. Jeżeli mamy roślinę w pojemniku, a zasada mówi, szkółkarska mówi jedno, co 2 do 4 lat materiał powinien być przesadzany. Te 4 lata to nie wiem skąd się wzięły, chyba z kosmosu, bo ja uważam, że materiał góra co 3 lata, od 1 do 3 lat powinien być przesadzany w zależności od gatunku i odmiany. W każdym razie w przypadku uprawy pojemnikowej zwiększamy objętość w pojemniku o ile? No o tyle, o ile technika pozwala. Prawda? Przy masowym sadzeniu nie ma czasu na jakieś tam upychanie ziemi, to musi technicznie być szybko i sprawnie zrobione. Ale jest skok. Jak zachowuje się system korzeniowy? System korzeniowy rozrasta się, przechodzi do ścianek dalej, ale przechodzi bez jego uszkodzeń. On się rozrasta na niewielką przestrzeń, na tyle, na ile chcemy to zawęzić, prawda? No bo w każdym przypadku jest taka zasada. Część nadziemna powinna być jak największa, a część nadziemna odpowiednia, ale jak najmniejsza ze względów na transport i sadzenie. W przypadku uprawy pojemnikowej rozszerzamy tyle, ile im potrzeba na ten okres rozrastania się, bez uszkadzania systemu korzeniowego. A jak jest w przypadku uprawy gruntowej? No cóż, roślina się rozrasta, system korzeniowy, jak wiemy, szerzej penetruje niż część nadziemna i mamy taką sytuację, że wykopując, zostawiamy zawsze w glebie część korzeni. Sadzimy na nowo, one się rozrastają dalej, mamy to tymi zielonymi strzałkami zaznaczone. Następuje rozrastanie się, zwiększanie objętości, znowu wykopujemy i znowu obcinamy ten system korzeniowy. My go ograniczamy, ale bardzo mocno w niego ingerując. Czyli sumując, w uprawie pojemnikowej rozrastanie się bez uszkadzania, w uprawie glebowej doprowadzającej do balotu mamy do czynienia z ciągłym obcinaniem systemu korzeniowego. Mamy tutaj taką namiastkę piły. Oczywiście jesteśmy w stanie także w terenach zieleni posługiwać się materiałem niebalotowanym, czyli z tak zwanym gołym korzeniem. Jest dopuszczone do pewnej wielkości, możemy to sadzić i tu Państwo widzicie systemy korzeniowe robini, klonu i kasztanowca. Co do tych 2, nie miałbym żadnych zastrzeżeń jako inspektor nadzoru, są doskonale przygotowane. Tu bym tylko przyciął, można sadzić, tu jest pięknie zagęszczony, dużo drobnego korzenia, ok. W przypadku kasztanowca to bym sporządził protokół z dostawcą materiału. Jest to system sercowaty, ale za słabo rozgałęziony. Spisałbym, proszę Państwa, jeżeli się nie przyjmą, ja uważam, że jest to materiał nieodpowiedni, proszę o wymianę. Kasztanowiec się stosunkowo łatwo przyjmuje, ale nie miałbym zastrzeżenia do takiego systemu korzeniowego. Piękny materiał przyjechał z Niemiec, Malus Trzonowski, kościół Cystersów w Mogile, no ale proszę popatrzeć. Odrost korzeniowy przycięty tak byle jak. Szczepienie pięknej jakości, piękny pień. No ale niestety, proszę Państwa, popatrzmy na górę. Co my widzimy? Róże są w pełni rozwoju, kwitną środek lata, a biedna jabłoń stoi. 1/10 ulistowia tego, które powinno mieć. Dlaczego go nie ma? No, patrzmy dalej.
Główne pędy martwe. Co to znaczy? Pień potężny, zdrowy, część naziemna zamiera. Można podejrzewać, że coś jest z korzeniem. Można podejrzewać, że coś jest z korzeniem. No to oczywiście przykład, że w taki sposób też możemy uprawiać rośliny. To jest też system pojemnikowy. No i teraz do tego systemu pojemnikowego krytycznie się odnieśmy. Ten cis i ten żywotnik były przesadzone rok wcześniej. I proszę popatrzeć, po roku od przesadzenia system korzeniowy dotarł do brzegów doniczki. Co będzie w roku następnym? Nastąpi splątanie się, a jakby go tak zostawić na trzeci rok, totalnie się splącze i materiał, korzeń zdrowy, ale fatalnej jakości. To są fatalne prognozy na przyszłość. Poniżej macie Państwo przykład takiej prawie dwumetrowej sosny czarnej, która została posadzona w pewnym ogrodzie i przez 5 lat dawała roczne przyrosty po 2-3 cm. Tak się chwiała. Po wykopaniu, no taki mieliśmy efekt. Co się okazało? Ona po prostu była zbyt długo oprawiana w pojemniku bez przesadzania. Doszło do splątania systemów korzeniowych. Nie dość tego, te korzenie się sobą pozrastały, powstał taki czarodziejski krąg, z którego te korzenie nie były w stanie się wydobyć. Jestem przekonany, że połowę materiału szkółkarskiego, który trafia do naszych ogrodów z pojemników, a się nie chce, rośnie, tak, ale nie przyrasta i się przewraca, to jest efekt właśnie przetrzymania w uprawie pojemnikowej. Oczywiście szkółkarze walczą z tym zjawiskiem i stąd pojawiające się nowe technologie, nie możemy umawiać, bo nie ma na to czasu, ale amerykański patent Drought Control Bag, gdzie mamy worek włókninowy, który się sadzi do gleby i po wykopaniu 70-80% aktywnych korzeni zostaje w tym worku, prawda? To Pinus Watereri, doświadczam doświadczeniu u mnie w szkółce, idealna jakość, tu na górze wysokość 2 metry, 1,5 metra średnicy, 40-centymetrowy praktycznie balot, przyjęcie po 5 latach fantastyczne. No i wreszcie te słynne spring ringi czy air kontenery, które pozwalają poprzez ten system dziurkowanych ścianek na idealne rozbudowy systemów korzeniowych. To się ściąga, na plac budowy idzie już bez tego, to wraca z powrotem do produkcji dla następnych roślin. To są takie rozwiązania pro, które mają rozwiązać ten system plątania się systemów korzeniowych. No i wróćmy do naszego balotu. Moje doświadczenia z bukami. Buk jest dość taką newralgiczną rośliną, jeżeli chodzi o przesadzanie 6-metrowej wysokości. Buk płaczący, zielony. No i macie Państwo wszystkie parametry pokazane. 18 cm obwodu, 40 cm balotu, szkółkowany co 2 lata. Jak widzicie, nie trzeba nawet tam się przejmować. Widać dużą ilość drobnych korzeni. Tu są korzenie grubsze. Baloty się trzymają. Po wykopaniu nie trzeba nawet tego pakować za bardzo na niewielkiej odległości w pancerz drutowy. Może to spokojnie iść. Tak się fantastycznie bryła trzyma. No, tak to wygląda później, prawda, na wystawach. Tak to wygląda w terenach zieleni. To jest balot. To jest balot, to jest coś, co powinno gwarantować doskonałe przyjęcie. Oczywiście baloty są dwa. Jeden jest balot naturalny, zawierający ziemię rodzimą, a drugi jest tak zwany sztuczny, który można stworzyć z mieszanki różnego rodzaju podłoży, upychanej między korzenie i zawiniętej. Oba są poprawne. Jest kwestia umowy i kwestia podania szczegółów. No i zbliżamy się powolutku, proszę Państwa, do końca, do podsumowania, a mianowicie skarpa, nowa huta. Ten jarząb posadzono 3 lata temu z innej partii materiału. Wiosną przyjechały bardzo dobrej jakości jarząby, wysokie, bardzo porządne. Posadzono je w kwietniu, w sierpniu wyglądały tak, jak wyglądały. Wykopanie, sprawdzenie, sporządzenie protokołu, rozsunięcie tej siatki, wymycie, laboratorium i oględziny. No i co my tu, proszę Państwa, widzimy? Owszem, pięknie wycięty maszynowo balot, no ale jak wyglądają korzenie? 20% stanowią korzenie drobne w górnej części, 60-80% stanowią korzenie grube. Proszę popatrzeć, średnica 2,5 cm, dotąd totalnie martwy. Co to znaczy?
To znaczy, że owszem, pięknie wycięty maszynowo roślina ze szkółki, pięknie zapakowana, no ale przesadzanie było, bo ja wiem, ostatnie 3 lata były odpuszczone po prostu. Prawda? Nie było regeneracji. Taki system nie ma szans przy takich warunkach pogodowych zregenerować. Lipa, Wilanów, efekt w sierpniu. Totalny obwis liści, zasychanie drobnych gałęzi, wierzchołek można łamać tak jak zapałki. No, wykopanie, rozsunięcie tego pancerza i coś już widzimy. Mianowicie widzimy, że w dolnej części, bo to jest dolna część tego balotu, mamy bardzo zwięzłe i laste podłoże. Bardzo zwięzłe. Ono się w takie kawałeczki nam rozdrabnia, jak to wymyjemy, a sąsiednia lipa już też ma takie objawy. To już jest martwe, totalny uwiąd. I Państwa, popatrzymy od dołu. To jest ten wyczyszczony balot, wymyty. I co my widzimy? W czasie szkółkowania lipa, która ma sercowaty system skośnie-korzeniowy, została upchana na ciężkim podłożu i sprowadzona do praktycznie do parteru. Płaski system korzeniowy w górnej warstwie, widzicie, wycięty, tu jest pień. Taki po prostu płaski talerz, zupełnie niewłaściwy dla lipy. A jak popatrzymy z góry, to co widzimy? Owszem, dzięki temu, i to jest ciekawa sprawa, te lipy były posadzone zbyt głęboko, ale niedużo brakowało, a to głębsze posadzenie byłoby je uratowało. Dlaczego? Bo nastąpiła regeneracja z rejonu szczepienia, tuż pod szczepieniem, zauważcie. Dużo drobnych korzeni i gdyby rok był normalny, a 2 lata były normalne, to te lipy by zregenerowały ten system korzeniowy. Ale rok był no bardziej niż przeciętnie nienormalny i wiadomo, że w drugiej połowie lata ten system korzeniowy nie był w stanie dopompować wody do wierzchołka. No i widzicie, tu jest wszystko martwe. To są martwe części, nie ma szansy na przeżycie takiego materiału. No i teraz, proszę Państwa, kto dzisiaj z inspektorów, z osób, które sadzą, sprawdza jakość w balocie? Ja nie znam, szczerze powiedziawszy, takiej firmy, która rozpruwa chociażby losowo balot i zagląda do środka. Czyli jaką metodą oceniamy balot? Ano taką. Jak, proszę Państwa, wybieg dla modelek, prawda? Kształt nienaganny, wszystko leży, a co nie leży, to można ściągnąć i spiąć. Jaki, proszę Państwa, mamy wniosek? Myślę, że udowodniłem tezę, że jakość systemu korzeniowego jest najważniejsza. A jaki płynie wniosek z dzisiejszego wykładu? No, myślę tylko jeden, że nie należy kupować kota w worku. Dziękuję.